Będziemy mogli też porozmawiać z zawodnikiem, który opowie nam z pierwszej ręki, co działo się w spotkaniu. Łączymy się z Bnoksem. Dobry wieczór. A, witam. Cześć, cześć, siema. To ja pierwszy może zadam pytanie. Proszę bardzo. Cześć, Bartek. I cześć, czy jest tak, jak mówiłem, że nie jesteście do końca zadowoleni z tego meczu, czy raczej te dwa punkty was satysfakcjonują? Jak to wygląda? No wiadomo, no raczej z perspektywy faworyta, raczej no dwa punkty fajnie, ale jednak wiadomo, że niewystarczająco. Trzy mogłyby być lepiej, zwłaszcza, że byliśmy tak naprawdę faworytem tego spotkania. No właśnie, ale nie jesteśmy zadowoleni. Mówisz o byciu faworytem, ale poprzednie mecze w tej rundzie nie poszły za bardzo po waszej myśli, chociażby ta dosyć szybka, nawet bym powiedział, przegrana z Thunder Flash. Czy to troszeczkę wpłynęło na wasze takie samopoczucie i na świadomość tego, co dzieje się w lidze? Troszkę więcej respektu wobec drużyn, które są teoretycznie niżej plasowane? Czy ja wiem? Nie wydaje mi się, gdzieś tam ten mecz Thunder Flash traktowaliśmy bardziej jako wpadkę naszą. Gdzieś jeden słabszy mecz na lanie, gdzie jeszcze były opóźnienia. No, nie myśleliśmy o nim. Podchodzimy do każdego meczu tak samo, tak naprawdę jako, myślę, faworyt w większości tych spotkań i na każdy mecz liczymy, że wygramy 2-0. A czy jest dla was problematyczne to, że też gdzieniegdzie musicie rozegrać spotkania w innym składzie i nawet jeżeli są to mecze ligowe, to później przychodzi wam mierzyć się właśnie w line-upie raz z Sainem, raz z Friendem? No taki był regulamin innej ligi, po prostu musieliśmy z nim zagrać mecze, graliśmy po prostu sobie freestyle i no i wygrywaliśmy. Było łatwiej niż w PL na razie. Freestyle wychodzi w takim razie wam troszkę lepiej niż taka uszeregowana gra? Trudno powiedzieć, ale no to dobrze było. No. Nie będę oceniał, ale no dobrze było z Sainem. No bo to byłoby troszkę niepokojące, gdybyśmy znowu usłyszeli, że taka gra na ludzi wychodzi lepiej niż coś, co się ćwiczy, coś, co się trenuje. A właśnie a propos tego trenowania, no już... Tak, świadomie liczymy czas, od kiedy nie ma z wami Vince'a, jak przygotowanie ewentualnie pod tym kątem? No, jakieś poszukiwania? Na pewno tak, mamy jednego trenera na oku. No, tyle, nie będę mówił więcej. Czy ta przeskakująca kamera na Jacka Minicja-Jeziaka, który ostatnio też próbował... Zaprzeczam. Jeszcze nie zdążyłem zadać pytania, ale w takim razie, jeżeli już mamy zaprzeczenie, to chyba... Chyba byłoby na tyle. Chyba, że chciałbyś coś jeszcze nam dodać, Bnox, jakąś puentę po dzisiejszym meczu. Czego się dzisiaj nauczyłeś? Czego się nauczyłem? Że gramy do końca. No i bardzo dobrze. I takiej gry do końca, i do końca tej rundy również wam życzę. I mam nadzieję, że do zobaczenia po raz kolejny za niedługo przy okazji rozgrywek klanowych.